imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam Was serdecznie, siostry i bracia w naszym Panu Jezusie Chrystusie i pozdrawiam w dzisiejszy czwartkowy dzień, 25 stycznia 2024 roku z naszych parafii w Wodzisławiu Śląskim i w Gołkowicach. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ oprócz stałych tekstów biblijnych, które mamy w naszym przewodniku z Biblią na co dzień, dzisiaj przypada także dzień nawrócenia apostoła Pawła. I hasło tego święta zapisane jest w Starym Testamencie, w księdze proroka Izajasza, w 52 rozdziale, 7 wierszu. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje dobrą wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie i który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. Natomiast na dzisiejszy dzień mamy tradycyjnie dwa wersety, dwa fragmenty Słowa Bożego z Psalmu 89, który brzmi tak: Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza Twego, Panie. Natomiast z Ewangelii świętego Jana, z 8 rozdziału, 12 wiersza mamy słowo: Ja jestem światłością świata. Kto idzie ze mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Słowem podsumowującym te wiersze jest myśl Martina Luthera Kinga. Ciemność nie może wypędzić ciemności, tylko światłość może to zrobić. Nienawiść nie może wypędzić nienawiści, tylko miłość może to uczynić. Dzisiejszy fragment ewangeliczny, drodzy, przypomina nam spór Pana Jezusa z faryzeuszami, w którym Jezus składa piękne świadectwo, piękne oświadczenie: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Ważny jest kontekst wypowiedzianych przez Pana Jezusa słów. Akcja tego fragmentu Ewangelii toczy się w czasie święta namiotów. A święto namiotów upamiętniało wędrówkę Żydów do ziemi obiecanej, kiedy mieszkali w namiotach. W czasie tej wędrówki Bóg im towarzyszył. Towarzyszył im w postaci ognistego słupa, wskazującego im drogę. Właśnie w tym kontekście Pan Jezus mówi, że teraz On jest światłością świata. Teraz On wskazuje kierunek, w którym powinni podążać, aby mieć światło życia i aby dotrzeć do duchowej ziemi obiecanej. Mocne słowa, prawda? Myślę, że Żydzi doskonale odczytali tę aluzję, stąd też padały później ich zarzuty w stronę Pana Jezusa. Ty sam o sobie dajesz świadectwo, twoje świadectwo nie jest prawdziwe. Ale spójrzmy teraz na nas. Jak to wygląda u nas? Czy my podążamy za światłem Chrystusa? Czy my mamy z Chrystusem prawdziwą relację? Czy my możemy powiedzieć, że naprawdę Go znamy? A jeśli twierdzimy, że znamy Pana Jezusa, że mamy z Nim dobrą relację, to czy naprawdę kroczymy za światłem, którym On sam stał się dla nas? Znać Jezusa, drodzy, to coś znacznie więcej niż tylko wiedzieć, kim On jest i znać Jego imię. Jezus mówi nam dzisiaj o głębokiej relacji, wręcz takiej przyjacielskiej, jaka powinna nas z Nim łączyć. Czy właśnie tak odczuwamy naszą drogę przez życie z Jezusem Chrystusem?
Życzę Wam wszystkim, szanowni słuchacze, codziennika biblijnego, Bożego światła na każdy nowy dzień. Także ten dzisiejszy. Niech ono oświeca każdy mrok, każdą niepewność, każdy niepokój i pozwala nam kroczyć we właściwym kierunku i właściwymi drogami. Życzę Wam dobrego dnia oświetlonego Bożą światłością. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.